Rada Miasta zabezpieczyła uchwałą środki finansowe w wysokości ponad 118 tysięcy na realizację zadania zmierzającego w kierunku uruchomienia gastronomii na dworcu PKP oraz ośrodka fizjoterapii w Pile. Inicjatywę ma wesprzeć także marszałek województwa wielkopolskiego. Otwarcie restauracji uzależnione będzie od przyznania tych środków. Restauracja wraz z kawiarnią miały powstać w tzw. sali cesarskiej, która choć teraz zamknięta jest chlubą odrestaurowanego dworca. Gastronomię prowadzić miałaby spółdzielnia Nowe Horyzonty. Spółdzielni tej, która działa od lipca zeszłego roku. Zatrudnienie znaleźć miało kilkadziesiąt osób. Powstało ona z inicjatywy 6 gmin. Piły, Krajenki, Wyżyska, Ołbrzenicy, Gminy Miejskiej Chodzież oraz Powiatu Chodzieskiego i działa właśnie na ich terenie. W Pile miałaby on obsługiwać m.in. restauracje w Pilskim Dworcu.